Witamy Was w 27. niedzielę, już zwykłą. Ewangelia jak zawsze niezwykła, bo dzisiaj o sprawach bardzo ważnych, o małżeństwie i o owocach wynikających z tego małżeństwa, o dzieciach, jak mamy wobec nich postępować, jak ich prowadzić, aby doświadczyły spotkania z Jezusem i abyśmy my umieli także walczyć dzielnie w tym jarzmie, który Jezus dla nas przygotował, bo jest słodkie i pełne miłości Pana. Zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy w kolejnym rozważaniu na niedzielę. Będzie to 27. Niedziela w ciągu roku, niedziela zwykła. Ksiądz Sławomir Laskowski. Kłaniam się. Ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. I ksiądz Dominik Szymański. Dalej czytamy Ewangelię według świętego Marka. Będzie to dzisiaj rozdział 10, a wersety, przeczytamy tę dłuższą wersję, od 2 do 16. Posłuchajmy. Przystąpili do Jezusa faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego puści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swą żoną, i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął. Lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego, a Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego i biorąc je w objęcia, kładł na nich ręce i błogosławił je. Znowu mamy w tej Ewangelii na niedzielę tak jakby dwa podrozdziały, chyba no, bardzo istotne, bo jeden dotyczy małżeństwa, a drugi dotyczy owoców małżeństwa. Owoców małżeństwa, dzieci, więc jakaś konsekwencja też w tym jest. No i pojawia się, no w ogóle temat małżeństwa jest chyba no, bardzo aktualny dzisiaj w świecie i problemów z nim związanych i no, podobne problemy mieli też współcześni Jezusowi. Chociaż faryzeusze chyba nie przychodzą do Jezusa, żeby rozwiązać ten problem i mieć taką moralną pewność, jak postępować, tylko szukają jakiegoś haka na Jezusa, ale Jezus wykorzystuje ten temat, żeby no, przyjść z pomocą też nam w rozumieniu tego, co nazywam dziś sakramentem. A ich pytanie zadane podstępnie traktuje bardzo poważnie i bardzo rzetelnie, objawiając nam skarbnicę po prostu Bożej mądrości na ten temat. I to, co Jezus mówi na początku, było tak, basta, koniec na ten temat, bo dzisiaj nawet, jak to kardynał Miller ładnie powiedział, jest taka pustynia intelektualna, że poważnym ludziom trzeba tłumaczyć, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, nie? Nawet do takich historii dochodzi, że tak się zagubiło dzisiaj ludzkość, że już nie ma rozumienia nawet natury małżeństwa, skąd to się wzięło. Jezus mówi, na początku było tak. A początek tkwi w pełnym miłości zamyśle Boga wobec człowieka. To jest ten początek, do którego odwołuje się Jezus. Zamysł Ojca, który stworzył nas mężczyzną i kobietą na swoje podobieństwo, jako wspólnotę życia i miłości. I w tej wspólnocie, tak jak ją Bóg zamierzył, nie ma miejsca na miłość na czas określony. Chociaż ludzie pozwalają sobie na rozwody i uchwalają prawa zezwalające na rozwody. Nie tak było na początku. Dokładnie. No dobrze, ale to tylko jak słuchamy tego, to wydaje nam się, że to jest takie proste, nie? A
oczywiście Ewangelia, no można powiedzieć, że no jest jakby radykalna, że jeżeli jesteśmy tak w 100% tak posłuszni, no to Pan Bóg będzie nam błogosławił. Ale przecież są ludzie, są katolicy, którzy no się rozwodzą, z czegoś to wynika, nie? I jakaś jest tego przyczyna. Chyba jest tutaj nawet ta przyczyna nazwana wprost. Zatwardziałość serca, sklerokardia. Jeżeli ja nie wierzę, nie chcę nawet słuchać, że z tą osobą mogę wytrzymać jeszcze resztę życia po jakichś trudnych, negatywnych doświadczeniach, to nie przyjmę nigdy za możliwe, że Bóg może uzdrowić nasze małżeństwo. Tutaj... Natomiast jeżeli to moje serce skruszy się, ja przyjmę do tego serca prawdę o tym, że Bóg może uzdrowić wasz związek, to uzdrowienie staje się możliwe. Mówiłeś przed naszym nagraniem, że jest takie słowo greckie, które tutaj mówi, że małżeństwo to jakby zaprzęgnąć się w to jarzmo, takie jak kiedyś woły. Sydełgnymi, tak. Dokładnie, greckie słowo, że wchodzimy w pewne jarzmo, czyli wiadomo, że będzie trud, że nie będzie lekko, że to będą też zmagania, walki, dochodzenie do jedności duchowej, też tej emocjonalnej, fizycznej. To wszystko, naprawdę te dwa różne światy, kobieta i mężczyzna, które się dopełniają, uwaga, nie są przeciwieństwami, to wymaga właśnie obecności Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa, który, jak powiedziałeś, wtedy daje tę łaskę. No, jak powiedziałeś sam, są sytuacje bardzo trudne i Kościół w swojej mądrości mówi o separacji. Nieraz trzeba niestety separacji w małżeństwie, kiedy no, ktoś no, tak już chyba, albo tak choruje, albo tak zawala sprawy, że no, nie da się być razem ze względu na dobro też i współmałżonka, a jeszcze bardziej dzieci, bo o nich też dzisiaj jest tu mowa, że nieraz trzeba tego czasu separacji, nieraz stałej, nieraz tylko czasowej, żeby uzdrawiać to wszystko. Ale ten kierunek jest ważny, że ratujemy najpierw. Jezus mówi o tym jarzmie. To jest bardzo taki wyrazisty obraz. Jarzmo to jest pewien ciężar, ale ten ciężar może stać się słodki, bo on nas trzyma blisko siebie, prawda? I przynagla nas, nie chcę powiedzieć przymusza, żeby iść równo, zwracając uwagę na drugą osobę. Czy my idziemy równo razem, ciągnąc ten ciężar życia rodzinnego, małżeńskiego? A Jezus daje pewną obietnicę w innym miejscu. Mówi, weźcie moje jarzmo na siebie, uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny, pokornego serca. Jeżeli połączymy te dwa teksty razem, zobaczymy, że jarzmo życia małżeńskiego, rodzinnego Jezus uznaje za swoje, bo został zaproszony między was w sakramencie małżeństwa i mówi, trzymajcie się mnie blisko, ja będę trzymał was razem i ja będę dźwigał główny ciężar tych waszych trudów. On stanie się dla was czymś słodkim, źródłem radości. Dokładnie. To, co mówiłeś na początku, Dominik, te problemy, które się pojawiają dzisiaj nie tylko w świecie, ale też wewnątrz Kościoła, w większości przypadków, nie zawsze, ale w większości przypadków biorą się stąd, że nie trzymają się Jezusa. Nie ma wspólnej modlitwy, nie ma wspólnego chodzenia do Kościoła, nie ma uczestnictwa w Eucharystii, która daje to życie właściwe i prawdziwe także dla małżonków. I kiedy to się zawala, traci się jest głosu. To znana formuła. Tak. Trzymajcie się mnie, a ja będę trzymał was razem. Im bliżej będziecie mnie, tym będziecie bliżej siebie. Trójkąt małżeński, chrześcijański. Ale jeszcze zatrzymajmy się trochę na słowie, bo to też dla mnie jest ciekawe, że Jezus, mówiąc o tej jedności małżeńskiej, tak naprawdę mówi o też pewnych zagrożeniach, bo jak przeczytamy ten fragment, siódmy werset, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. To są takie, ja widzę przynajmniej dwa zagrożenia i powiedzmy, jestem trochę krócej księdzem niż wy, ale mam różnych znajomych, którzy mają różne perypetie małżeńskie, czy troszeczkę wiem, jakie są przyczyny rozwodów. I na przykład jedna z nich to, że człowiek nie opuszcza ojca i matki. Tak. Jest tak związany ze swoją pierwotną rodziną, że dla niego jest ważniejsza jego matka niż jego żona. Ja kiedyś pamiętam, byłem na takim ślubie, w zasadzie na weselu, było takie małżeństwo z trójką dzieci.
I ten facet, on był tylko kierowcą. On wszystko musiał tam latać, nie? A ta mama była z tymi trzema córkami, księżniczkami. I tak widzę, że tam chyba nie za dobrze się działo, nie? I mówię, no ty wiesz, że ten mąż jest dla ciebie ważniejszy, czy ma być dla ciebie ważniejszy niż twoje córki. Dla niej to było szokiem, że ty wzięłaś ślub ze swoim mężem, a nie ze swoimi córkami, nie? I te córki, ja myślę, że też byłyby tak kształtowane w tej afektywności do matki totalnej, że nie wiadomo, czy byłaby zdolność do podjęcia tych potem obowiązków małżeńskich, bo no, zobaczcie, tak mi się wydaje, że dużo jest takich relacji, takich związków, gdzie nie traktuje się, że my jesteśmy jednym ciałem, bo jesteśmy dwoma bytami, nie? Niektórzy mają dwa budżety w ogóle, nie? No to ty ze swojego budżetu, ze swojej pensji zrzucasz się tylko na środki czystości, a ty na jedzenie, a ty na czynsz i tak dalej. No może, mogą być takie kompromisy, tylko że no jakby coraz bardziej pokazujemy, że my jesteśmy dwoma bytami, osobnymi zupełnie, nie? I tylko od czasu do czasu się spotkamy w jakiejś tam relacji, na przykład intymnej. Więc to jest, te zagrożenia jakoś moim zdaniem wybrzmiewają już też w tym słowie. Jest tu użyte takie słowo bardzo piękne greckie, proskolaomai, które oznacza złączyć się, w sensie przylgnięcia, wręcz sklejenia dwóch osób do tego stopnia, że stają się jedną, jednością emocjonalną, duchową i fizyczną, prawda? I jest to możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek się odklei od tatusia i mamusi. Nie? Przetnie pępowinę emocjonalną łączącą tak, pępowina, z rodzicami, z domem rodzinnym, po to, żeby tak. W pełni dojrzały sposób jakby zaangażować te wszystkie całą moc zaangażować w ten wielowartościowy, mówiąc chemicznym żargonem, związek małżeński na tych różnych poziomach. Który ma być czymś wyjątkowym, jedynym i niepowtarzalnym. I dlatego my nie naśladujemy swoich rodziców, w dobrym jak najbardziej, ale nawet nieraz, które pewne rzeczy trzeba pozmieniać, bo pępowina może mieć tysiące kilometrów. Pan Jezus mówi o nienawiści ojca i matki, w sensie takim, że kogoś innego, żonę, męża, kocham bardziej niż was i w imię tej miłości, która jest dla mnie pierwsza, muszę wam mówić nie. Znam taką historię, prawda? Bardzo konkretną, kiedy rodzice powiedzieli swojej córce, masz być z mężem przeciwko nam, chociaż on nie ma racji. I w ten sposób uratowało się małżeństwo. Nie? To są rzeczy. Bo mogą radykalne. Rozwiązać kryzys tak, razem, zamiast oczywiście. Go... poszerzyć i pogłębić. Może być taka pokusa dla oglądających ten program, że się trzech specjalistów od małżeństwa zebrało. Dzięki Bogu pracujemy z małżonkami, więc dużo wiemy. Bogu dzięki, wszyscy trzej przyszliśmy na świat w zdrowych małżeństwach i rodzinach. I chcę wam powiedzieć, my mamy też takie walki i zmagania. Dobrze, ale jeszcze dotknijmy na koniec tego tematu drugiego, Jezus błogosławi dzieci. Przynosili mu dzieci, żeby się ich dotknął i Jezus mu pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Czy ma na myśli jakby co ma na myśli? Przekaz wiary, żywy, konkretny. Dzisiaj to jest, kochani rodzice, posyłamy dzieci na katechezę, bez względu na to, czy mamy za to ocenę, czy nie mamy, czy to się liczy, czy nie liczy do średniej. Bo jeżeli rodzice mają takiego, niestety już no, takie fixum dyrdum w swoim życiu, że ich dzieciom jest niepotrzebny Jezus, wystawiają ich na to, co było tydzień temu, na straszne historie w ich życiu potem osobistym, bo kiedy nie znasz Jezusa, nie znasz życia i nie wiesz w ogóle, jak funkcjonować, siebie nie znasz, nie rozumiesz tych bardzo poważnych spraw związanych z życiem. I dlatego Jezus wie, że dziecko jest tak pełne otwartości, ona tak ufa swoim rodzicom, że kiedy oni tego nie zrobią, to nasze starania nic nie pomogą. Przykuwa moją uwagę to słowo dotknąć, nie? Bo dzisiaj zły dotyk tak zwany, użyjmy tego żargonu strasznego, staje się pretekstem czy okazją, żeby zabronić komukolwiek dotykania dziecka, a bez dotknięcia miłości dziecko umiera, nie jest w stanie się rozwijać. Ono spontanicznie pragnie rodzinie, tego. Dlatego na przykład błogosławieństwo dzieci, które podchodzą do Komunii Świętej,
czymś miejscem. Paluszkiem na ustach, prosząc o błogosławieństwo razem z rodzicami. Nie wyobrażam sobie, żeby nie położyć im ręki na głowie. Oczywiście. Tylko dlatego, że ktoś tam może to źle zinterpretować. Moje parafii rodzice posyłają ludzie się i do Boga. I to samo, to dotknięcie Jezusa przychodzi też do nich w sensie sakramentu, sakramentu pokuty, sakramentu Eucharystii. Dotknięcie Jezusa cudowne, które uzdrawia, napełnia miłością, oczyszcza z grzechu. I teraz są już tacy teologowie w kościele katolickim z dużym znakiem zapytania, którzy mówią, nie wolno dzieciom fundować takiej traumy w postaci spowiedzi w wieku 8 lat, bo to jest ranie na całe życie. Chcą zabrać dzieciom dotknięcie Jezusa, żeby w to miejsce wprowadzić seksualizację w przedszkolach, czyli zupełnie inne dotknięcie, potwornie kaleczące na całe życie. Bądźmy na to uważni. Jeszcze na koniec taki przykład z mojego życia. Jak byłem w Hiszpanii, to posługiwałem w jednej parafii i tam dzieci przygotowały się do pierwszej komunii. Katechiści to prowadzili, ale no potem przyszło Triduum Sacrum, no i była taka grupka dzieci, które, no mówię, może byście chcieli być ministrantami, czy tam ministrantkami, bo tam w ogóle nie było takiej rzeczywistości. No i tam z chęcią przyszły te dzieci, tam chyba trójka ich była. Coś tam im pokazałem, jak się służy. Bardzo były zadowolone. No przyszły jeden dzień, drugi. No pytam się tam, czy przyjdziecie na Wigilię Paschalną, czy tam następnego dnia, niedzielę Zmartwychwstania. No i dzieci tak, że one przyjdą, nie? Przychodzi mama, księdza, sam na tym i mówię, to nie będzie tak, że my będziemy chodzić co tydzień do kościoła, nie? To żeby sobie to uświadomić na początku, nie? My tutaj tak. Tylko do pierwszej komunii, nie? Ale to nam grozi też dzisiaj. Nie grozi, tylko jest dzisiaj to. Tylko jest, że właśnie nie zabraniajcie. Czasem wystarczy nie zabraniać dzieciom przychodzić do Jezusa. Jezus to mówi z oburzeniem, z emocją. Tak. Nie zabraniajcie. Uważajmy, słuchajmy uważnie Jezusa, a wygramy. Dobrego spotkania ze Słowem, ksiądz Sławek, ksiądz Józef. Kłaniamy się z Bogiem. I ksiądz Dominik. Szczęść Boże. Thank you.